Cześć! Z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Mike's Workshop i dzisiaj bierzemy sobie na tapetę platformę Nexo, aplikację Nexo, stronę internetową, ogólnie mówiąc platformę do pasywnego zarabiania, ale byłby to bardzo duży skrót myślowy, a więc bez zbędnej zwłoki, zaczynam! Oczywiście standardowo, jak w każdym odcinku, pragnę poinformować Was, że sponsorem tego odcinka jest Nexo. Z Nexo podpisałem krótką, miesięczną umowę, która być może zostanie przedłużona na dłuższą współpracę, więc potraktujcie to jako reklamę. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to niech w tym momencie wyłączy ten odcinek. Czym jest Nexo? Tak jak powiedziałem, jest to platforma do oszczędzania, do pasywnego zarabiania na kryptowalutach. Najkrócej mówiąc, powierzasz im swoje pieniądze, a w zamian dostajesz odsetki. Ale jest to bardzo duży skrót myślowy, więc może tak na szybko przejdźmy sobie do strony internetowej. Mam odpaloną stronę internetową i teraz taka krótka informacja. Jest petycja, o której też w newsach będę mówił. Wielokrotnie zapoczątkowują Nexo, ale nie tylko, żeby Bitcoin dostał własne emoji. Więc jest taka petycja, którą możecie sobie podpisać. No i oczywiście na początku, zobaczcie, pierwsza informacja, tak, to nagrody do następnego Alfingu 10 BTC. Jeżeli spojrzymy sobie na produkty, to generalnie, zobaczcie, Nexo to jest cały ekosystem, w którym możecie kupować kryptowaluty, wymieniać, możecie mieć kartę Nexo. Jest oczywiście też handlowanie z zagregowaną płynnością, zarabianie odsetek, pożyczanie funduszy, jest też Nexo Booster i oczywiście Nexo Wallet, który jest non-custodialny. To jest cała usługa, ale to mógłbym gadać tutaj dwie godziny o tym, więc dzisiaj tylko pokrótce o platformie. Oczywiście najlepszą informacją, najlepszym miejscem do informacji na temat Nexo i tego, co się dzieje, jest oczywiście X, znane jako Twitter, więc tutaj macie profil 285 tysięcy followersów. Co ciekawe, zobaczcie, że posty nie są kierowane do użytkowników UK. Macie oddzielną platformę, jeżeli jesteście z UK, to jest oczywiście Nexo UK. Tam są inne przepisy. Miał być raj kryptowalutowy, a wyszło co wyszło. Także jeżeli ktoś jest z UK, to tutaj macie tego Twittera. I oczywiście tak, na początku po prostu musicie, jest aplikacja dostępna na telefon, jest aplikacja dostępna w przeglądarce. Ja dzisiaj pokażę Wam wersję przeglądarkową, ona się niespecjalnie różni. Ja generalnie jestem starym PC-towcem, więc o tym będę mówił. Na końcu może odcinka pokażę jeszcze, bo jest także token własny. Więc może teraz przejdźmy do aplikacji. Oczywiście na samym początku pragnę Was poinformować, ponieważ Nexo jest platformą regulowaną, to musicie przejść pełny proces KYC. Niestety, jeżeli komuś to nie pasuje, to niestety sobie na Nexo nie podziała. Jest pełne KYC. Ja jakieś środki nawet na Nexo sobie wpłaciłem. I teraz zobaczcie, zasadniczo ja mam wpłacone $2000. Nie robiąc nic, mam tutaj bazowy poziom lojalności, nie robiąc nic, dostaję sobie odsetki. Pieniądze leżą, to jest to pasywne zarabianie. Oczywiście, najkrócej mówiąc, jest to najmniejszy poziom. Tak? Jak sobie zaupgrade'ować poziom lojalności? No to zobaczcie, tak, musicie posiadać odpowiednią ilość tokenów Nexo. Jeżeli chcecie być na poziomie platynowym, to musicie mieć 160,87 w Nexo. Oczywiście tu są wtedy, zobaczcie, benefity, jeśli chodzi o pożyczanie kasy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Macie bardzo dużo benefitów. A Nexo ile kosztuje? No tak na szybko, $1.22, czyli przy wpłaceniu, powiedzmy tam $200 przy kupieniu sobie Nexo, możecie mieć poziom platynowy, tak? Tak to właśnie wygląda. Oczywiście są podstawowe rzeczy, od razu mam napisane, tutaj tyle mam w portfolio, więc taką mam dostępną linię kredytową, to jest informacja, tak? Ponieważ ja mam to w USDT, to nie ma tutaj większego problemu. Gdyby to było w jakimś Bitcoinie lub czy jakimkolwiek, to oczywiście to by się zmieniało. Im tańszy lub droższy będzie Bitcoin, tym będzie zmiana tego kredytu. Oczywiście pragnę ostrzec, że jeżeli macie kredyt, a wasze zabezpieczenie, można powiedzieć, zabezpieczenie spadnie poziomu, to możecie mieć margin calla. Dodatkowo oczywiście tak, odsetki, które są naliczane i tak dalej, i tak dalej. No i co możemy tutaj zrobić? Możemy sobie pożyczyć funduszy, możemy spłacić pożyczkę, możemy wymienić środki, na jakiej zasadzie to odbywa. Oczywiście co mamy i konwertujemy sobie na przykład. On mi tu pokaże, mam w USDT i mogę sobie to przekonwertować dowolnie. Na przykład weźmy sobie to, przekonwertujemy do na przykład tych
Nexo, tak? Ale chociaż nie, mam tu niedostępne. Dlaczego nie mogę tego... Aha, bo nie ten. Jeżeli sobie wezmę na przykład, on mi na bieżąco to przeliczy, jeżeli wezmę 1000, to będę miał 800 Nexo, a ja sobie na przykład przekonwertuję 500, nie 5000, tylko 500 USDT na Nexo. No i teraz oczywiście, zobaczcie, cashback, tutaj nie ma cashbacku. Podejrzyj wymianę, tu jest oczywiście kurs wymiany, 1 USDC to 0,81 Nexo, można przeliczyć w drugą stronę, zobaczcie, 1,23, 1,22, więc praktycznie to samo. Wypłata, zamieniamy sobie Nexo, no i teraz wracamy do dashboardu i teraz mogę sobie zupgrade'ować mój loyalty level. Mam 160 Nexo, wybiorę sobie upgrade. Aha, muszę sobie dokonać, tylko dlaczego? Dlaczego on mnie prosi o... Czekajcie, może zupgrade'uję. Upgrade to silver. Aha, muszę kupić, o widzicie, tego nie przeczytałem. To muszę sobie kupić. Czyli po prostu, żeby dostać, nie mogę sobie zamienić środków, tylko muszę sobie kupić Nexo przy użyciu karty kredytowej, tak? Czterotajerowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. Dodatkowo, co mogę robić? Jest coś takiego jak Dual Investment. Jest coś takiego jak Dual Investment. Oczywiście macie Market Headlines i tak dalej. Dual Investment, oczywiście zarób więcej z podwójną inwestycją, tak? Zabezpiecz swoją stopę odsetek, niezależnie od kursu i tak dalej, i tak dalej. Teraz zobaczmy Getting Started. No i teraz pamiętajcie, że to jest związane, mogę wrzucić jakieś pieniądze i tutaj mamy rozliczenie, przy jakiej cenie mamy kupić Bitcoina i przy jakiej cenie możemy Bitcoina sprzedać. I oczywiście zapisanie się do tego powoduje obecna cena, tyle jak kurs, po ile masz kupować, po ile masz sprzedawać. Im bardziej trafisz, tym więcej zarobisz. No ale niestety to może być wcale nie tak, dlatego jest napisane do 120%, nie więcej, Ethereum do 143%. Tutaj oczywiście kwota zainwestowana i zarobione odsetki. Oczywiście platforma także posiada cały system afiliacji, jest bardzo dużo różnych kryptowalut, tak widzicie, tu są ostatnie kursy, tak? I ile możemy, jeżeli weźmiemy sobie na przykład Earn Interest, to możemy sobie, najwięcej jest akcji Infinity. Do 16, oczywiście zawsze jest to bazując na Twoim poziomie lojalności, tak? No i teraz jeżeli sobie kliknę, to tutaj jest wszystko pokazane, jak to wygląda na Basic. Widzicie, na Basic mam 0. Jeżeli wezmę sobie na przykład, może weźmy sobie Balance, to mam 16. Na podstawowym mam 11, mogę sobie zupgrade'ować tak jak już mówiłem. Więc to jest to z takich podstawowych usług. Mamy sobie dostępne rynki. Tu jest oczywiście cały market overview. Możemy stworzyć watchlistę, która powoduje, że będziemy sobie obserwować. Dodaję sobie, zobaczcie, do watchlisty tego Bitcoina, że muszę wejść, tutaj pewnie muszę kliknąć, tak jest. I teraz jeżeli sobie wejdę na watchlistę, to pokazuje mi tylko te kryptowaluty, które mnie interesują, czyli przykładowo biorę sobie jakieś tam na przykład Ethereum. Nie wiem, czy to jest kwestia mojej przeglądarki, czy tu nie można, a można, o nie wiem, czemu wcześniej nie chciało kliknąć. No dodamy sobie na przykład Binance Coina, dodamy sobie na przykład Dogecoina. Co tu możemy jeszcze dodać? Na przykład możemy sobie dodać na przykład Atoma. Niepotrzebnie wszedłem, no ale OK. Go back. I teraz na naszej watchliście są tylko te kryptowaluty, które zostały tutaj dodane. Oczywiście macie tam informacje, tak, ile odsetek. Codziennie nawet maile przychodzą. Tu jest oczywiście system nagród i za to, że polecicie przyjaciela, przyjacielowi Nexo, będziecie mogli zarabiać środki. Ale o tym oczywiście za chwilę. Teraz popatrzmy sobie, jakie promocje oferuje nam Nexo. Pierwszą promocją, która jest tutaj dostępna, to jest oczywiście promocja halvingowa, tak? W tym roku będziemy halving Bitcoina mieli za około 30 dni. To jest odliczenie, podana oczywiście ostatnia cena. No i teraz słuchajcie, stwórz konto, użyj przynajmniej jednego z produktów Nexo i dostań 10 tysięcy satoshi. I oczywiście dodatkowo jest pula nagród w kwocie 8 bitcoinów. Na początku musisz się zarejestrować, przejść weryfikację. Weryfikacja, to Wam podpowiem, z telefonem komórkowym się robi, jeżeli na PC-cie, a jeżeli na telefonie, no to też telefonem. Jakieś tam biometryczne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i teraz użyj jednego produktu Nexo, albo sobie tutaj środki przynajmniej $50 na dowolną elastyczną pożyczkę, albo jeden swap za powyżej $100, albo sobie tam pożycz,
albo generalnie zakup, pierwsza transakcja kartą krypto, no i dostajesz 10 tysięcy satoshi, no i oczywiście ten kick-off bonus jest kto pierwszy, ten lepszy, pierwsze 80 tysięcy użytkowników dostanie 10 tysięcy satoshi, także pula nagród jest 8 bitcoinów. Druga promocja to jest oczywiście dotycząca tych, którzy chcą brać pożyczki. No i teraz, jeżeli pierwszy raz weźmiecie pożyczkę, to jest oczywiście pula nagród w wysokości 0,5 bitcoina. No i tu są informacje, w jaki sposób można być wziąć udział. Pierwszy raz musisz pożyczkę na aplikacji. Pożyczka wartości $500. Od 11 marca, od 14 wystartowało. No i też każdy pożyczający wchodzi tam w losowanie i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, jeżeli pożyczysz 5 tysięcy, to dostajesz 10 losów, czyli wielokrotności. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu może się oczywiście kwalifikować, transakcje kartą Nexo, używanie Nexo Boostera i tak dalej, i tak dalej. No i macie pulę na takie dwie promocje tutaj zostały znalezione. Przy okazji, na koniec, to co obiecałem, mam jeszcze dla Was kurs tokena Nexo. W tej chwili token kosztuje $23. No jest korekta na rynku, więc wiadomo, jeżeli spojrzymy sobie na miesiąc, to właściwie jesteśmy, to było około dolara, wróciliśmy na ten poziom jak był miesiąc temu. No ale when in doubt, zoom out. Tu byliśmy jeszcze po kilkadziesiąt centów, także te platformy też zyskują, no bo co tu dużo nie mówić, wywalił się Celsius, wywaliły się inne, Nexo przetrwało, więc sobie działa. Jeśli chodzi o ATH, zobaczcie, ATH jest na poziomie $4, a minimalna cena ponad 5 lat temu, w 18 roku, 13 września, to były 4 centy. Jeśli chodzi o rynki, to jest to dostępne na Binance, jest to dostępne na Bitgecie, na Bitfinexie, na Femexie, Pioniex to nawet, prawdę mówiąc, nie wiem, co to jest za giełda, tak samo jak Hotcoin. Także na głównych giełdach jest to dostępne, wolumen jest całkiem spory. I zasadniczo to by było na tyle. Także jeżeli macie ochotę, polecam zainteresować się tą platformą z racji tego, że, tak jak mówię, przetrwali Bessę, a wiadomo, że król, jak to się mówi, kiedy przyjdzie odpływ, to widać, kto pływał nago. Jak widać, przetrwali, działają dalej. Oczywiście też w internecie pojawiały się informacje, że to tamto, siamto, jowęto i tak dalej, i tak dalej. A kolejne informacje, kolejne tweety to jeszcze będziecie mieli u mnie na kanale, bo będzie jeszcze na pewno jeden film, trochę bardziej szczegółowy, także tak samo, jeżeli macie jakieś pytania, ja rozmawiam z człowiekiem, z Polakiem, który jest tam w Nexo, także dogadaliśmy się. Długo nam to zajęło, ale się dogadaliśmy. Więc zasadniczo pora mi powiedzieć tylko tyle, że jeżeli podobał Wam się ten film, to łapka w górę. A może jesteście użytkownikiem Nexo, może powiedzcie, czy w ogóle słyszeliście o tej platformie, dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.